Już nagrywamy, panie Krzysztofie. Dyrektor szkoły kolejowej, inaczej Mozola, dowiedział się. Znowu bieda. Tłumaczenie się. Była sala gimnastyczna tam. Nieogrzewana. Cztery piece były kaplowe. I zimno. I dla tych dzieci, zgadłeś, było zimno. Co? Zobaczym. A dyrektor, znałem dyrektora. Grygorczuka. Grygorczuk. I co? Myślę. Tu już nie będę cię kłócić się. Po drodze chodzę. Dobra, Grygorczuku mówię. Okej, okay, ile dasz? No rzadko się bardzo, zaraz mają, przyniesie sól. I sól przyniesie. No zaraz przyniesie, tylko nie wiem gdzie. Ale gdzie ta sól jest? Koło mnie stoi na krześle. No właśnie, to wszystko. Mam wszystko rozpierdolone, kurwa, tutaj. Wiesz, kurwa, jest, kurwa, tutaj jest, kurwa, dom, a nie, kurwa, dom publiczny. Nic nie jest rozpierdolone, wszystko jest na swoim miejscu, panie Wojtku. I powiem, że tyle miejsca pracowałem. I mieli, jak wyczyściłem też, piece kaplowe, sady. A sady było full. Wiadro? Z każdego pieca po trzy wiadra. O, to rzeczywiście. I jeszcze kominiarze musiałem brać. Mm. Ale to nie ja. Ja powiedziałem dla dyrektora, Grygorczuka, żeby wziął. Przyjechał. Znałem kominiarza, przyjechał. W las. I co? Weź połowę, Andrzej. Nie, nie, dziękuję. Nie, ale o, dla mnie, Andrzej. Dobra. Dla mnie. Nie krzyż na niego. To mój kolega jest dobry. No, dobry, od łódki. Kim ty, kurwa, jesteś? Powiem. A ty kim jesteś? Ja jestem sobą. No, a ja kim? Szmatą? U ciebie? Krzysztof, a ty jeszcze pracowałeś jako kierowca w PTHW? Tak. Ale byłeś kierowcą, czy na warsztacie pracowałeś? I na warsztacie, i tu. I długo pracowałeś w PTHW? 4 lata. Co tam byłeś w Solidarności? Nie. Jeszcze wcześniej. W Transmleczu. W Transmleczu. A w Transmleczu to oni się zajmowali przerobem mleka. Tak. Ja jeździłem, bo to trzeba było, wiesz, odpracować tu. Można tam do wiadomka. No. O, rzut za 3 punkty. No. Bo po szkole trzeba było, wiesz... Na praktykę iść. Na staż. Tak. Masz. Nie, nie nada, nie nada. I wiesz... Musiałem odpracować i jeździłem z początku żukiem. Później przesiadłem się na tarpana. Wyższe byli. Później na samochód Avia. Avia to NRD? Nie, czeska. Avia czeska? Czeska. A NRD to był Robur? Robur. Później na Robura nie chciałem. Tylko na stara 28. To gruźlik, tak zwany gruźlik. No. A później na 29. To już lepszy. Szafa. Chłodnia. A był starca 25? Nie było. Ale były takie samochody. Był. Benzyniaki. No. I powiem, tam chyba gdzieś mam świadectwo, ale już wiesz, na oko mówię. Ale jak się mówi na oko, to... Chłop w szpitalu umarł. Tak. Chyba 2 czy 3 lata przepracowałem. Poszłem pracować gdzie? Do PTHW? PTHW. Chyba PTHW. Tam też popracowałem na jedynce, na składowej. Później przyniosłem się na 2. Na 2 pracowałem jako kierowca i jako mechanik. A więcej jako kto? Jako i to razem. A gdzie częściej? Co? Gdzie częściej? I to, i tu. Czyli po połowie. Tak. I jeszcze co w PTHW? Dostałem cyrka takiego przodu.
tej strony miałem, rzut. Na plecach? Na plecach? Nie, na boku. Czy na czym, czy na tym? Nie pamiętam już. I co? Lekarz? Zwolnienie lekarskie dał. O, sporo siedziałem. Z pół roku? Nie, więcej nawet. Ale to była operacja, usuwali? Nie, pomiech. I lekarz bardzo dobry, Łotowski, przychodni, zakładowy, na tam gdzie Madro. Na górze, ja zaszłem, bo mnie bolało bardzo już, marło taki i... Ja mówię, mama i tata, nie wiem co, ale mnie w boku boli coś. A co? Mama mówi, podem koszulę. Mówi, o choromba. Jaki ty masz wrzód? A gdzie to ci na... Ktoś ciebie ugryzł? Mówi, nie. To z czego to? Ja mówię, nie wiem. Dziś miałem, przypuśćmy, na rano. Nie poszedł, tylko wykąpałem się. I do doktora. I pojechałem do przychodni. Zakładowy. Kartę wyciągnęła. Korenowicz. Dzień dobry. Ja mówię, panie doktorze. Powiedziałem, widzi pan? Wiadomo, co to jest. Czyrek. A kiedyś był minister Czyrek. Ja mówię, panie doktorze. Jakiego cholera tego minister Czyrka, kurwa, tu mnie cię wpierdolił. I tak powiedziałem, proszę się nie rugać. Ja mówię, ale ja prawdę powiedziałem. Co, on nie mógł w Warszawie siedzieć? Mało jemu Warszawy? Znaczy mnie bok chce zabrać? Wylecimy tego Czyrka. Czyraka. Ja mówię, Czyrka. Nie, ja mówię, a długo to? No, długo będzie. Na lampy pana skieruję. I wypalali tobie, wypalali. Podgrzewanie. Wrzoda. Narwał taki jeszcze, większy. Po tygodniu czy po inu przyjść. A, dał mać czaru. Taką szmarować. No. Co? Ja, mama szmarowała, taka łopatka. Pudełeczko było i szmarowała. I bandażem elektrycznym. Jeździłem na opatrunki. Narwą. Za chyba za dwa tygodnie, czy za trzy. Kazał przyjechać. I wycisnął wrzodę. Ubrał się w ubranie. Roboczy. Partu taki. Roboczy. Roboczy, taki wiesz. Cementowy czy jaki? Nie cementowy, ale taki foliowy. Foliowy. Jak pocisnął, tu wszędzie jego. Mój będzie bolało, ale to jak o mnie cisną. No. Już. Coś się stało. Nie. Nie, kuleje. A wlazł gdzieś. Co? Wlazł gdzieś. I co? On? Jak wycisnął? Jak krzyknąłem? Jak mnie cisnął to. Jak to walnęło na jego krew, ten gnój, wszystko. Ropa. Wszystko. No. Później jeszcze raz na lampy podgrzał, jeszcze raz wycisnął. Później znowu dwa tygodnie na zwolnienie. Ja tylko przyniosłem zwolnienia do KAD. Do kierownika transportu. Do dyspozytora. Ja już dyspozytor, aż się wkurzę ciągle. Panie Kononowicz, albo pan przychodzisz, albo pan zwolnienie. Albo symulant. A ja tak. Pokazałeś mu. Proszę. A co się stało? Ja mówię, poleżałem na betonie. Czyleś. Na zwolnienie mam. A to kiedy? Nie wiem do kiedy. Lekarz decyduje. Wycisnął. Wrzut. Wiesz, i mówię, panie, i mówię, jeszcze kazał być na dzwonieniu dla mnie. On chyba pogadał na dyspozytora. Mamo dawali pieniędzy, tatuś przyszedł. Mówi, to ty nie jedziesz? A my nie. A ty nie wiesz, że ja mam Czyrka, kurwa? Tatuś, dopiero cię omyślałeś? Się obudził. Mama wie? No. A ty nie wiesz? A ty mnie nie pokazałeś? A mama nie powiedziała? Nie. No to zapytaj się, mamę.
i pogadamy, że ja w bandażu jestem. No w domu pomagałem, ale wiesz, w jakiś sensie robił Boguś. Bo ja musiałem już... Leżeć. Chodzić też mogłem, ale wiesz, te, ale letko kazał pracować. No. Tam o grabki wziąłem, zagrabiłem coś, wniosłe, posprzątałem, ale takie to, ciężejsze rzeczy, to wiesz, ono robi. Wiesz, on to mnie, pobyło to, przeszło mnie i na dyspozytora. I dzięki Bogu się wyleczyłeś. No, i teraz cierka nie mam. No nie. I powiem tak, że on mnie z tego przodu wyleczył. Ja mówię, jak zaszłam do przychodni, mówię, do szpitala chyba pójdę. Nie, a po co? Ja wyleczę. A to był kiedyś lekarz kolejowy. Tu. On się przeniósł do Madra, tam, i bo tu szkołę likwidowali, to przeniósł się tam pracować. I tam ja się dowiedziałem i bardzo dobry lekarz. Uła! Nie wiem, czy on żyje. Już nie żyje. Jeszcze stare legitymacje ubezpieczeniowe mam jego pieczątki. Bo on wpisał legitymacje, takie byli ubezpieczeniowe. I on wpisywał wizyty. Co? Wizytę każdy wpisał. A. Od kiedy do kiedy? I jaka choroba? Ja sobie mówię, chyba może tydzień, no może dwa. Bez wiary tylko. To ten się wkurzył. Bo tak, mój samochód stoi. No. Robota się nie robi. Nie, że ja mówię, panie doktorze, ja mogę jeździć, kurwa, jak kierowca. No, jak kierowca. Ja ciężaru dźwigać nie będę. Zawieźć, podjechać, kurwa, to ja podjadę, dam radę. Nie. Na zwolnienie. No, bo jak nie, to całkowicie będzie zwolniony. To nie można. Każda kierowniczka, to jakaś czy kierownik sklepu, szynkę ponieść, to nie można dźwigać. Ja raz, jeden, druga, trzeci, piąty, dziesiąty. Mnie samemu kurwa zbrydło siedzieć w domu. Podwórek czyściejszy był tutaj wszędzie jak teraz. Wiesz. I powiem. Nie było co do roboty. To wiecie, co robiłem? Mhm. Spierdalałem na plażę. Się opalać. Co? Się opalać. No. A dziewczyny też się opalały. Co? Dziewczyny. Kurwa, nie moja przyjeżdżała. Rano nie widzieli. No. Tylko. I do domu przychodziłem. Mówi, to co, jedziesz? No i jadę. Ona samochód miała. Uh-huh. Ja swoim samochodem bałem się jechać. Ale siadałem za rur. Kurwa i jechałem. Tylko już na ten bok, czy lewy, czy prawy, to nie mogłem cię łożyć. Uh-huh. Wiesz. Musiałeś spać. Albo na plecy. Albo na brzuchu. Albo na brzuchu. Albo na drugim boku. Albo... Na tym zdrowym. No, na tym zdrowym. Dobra. A jak są...